Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu w środę, dzień Merkurego. Naturalnie czas inspiracji, motywacji i komunikacji. Minęło już sporo czasu od naszego ostatniego spotkania z tej serii, ale teraz jest odpowiedni moment, aby rozpocząć ponownie. Naturalnie nie będziemy się spotykać w każdą środę, ale co jakiś czas na pewno. Te spotkania należą bowiem do Waszych ulubionych zaraz po naszych czwartkowych ceremoniach, gdyż te spotkania w środę dotyczą odpowiedzi na Wasze pytania. Dzisiaj wybrałam dokładnie 3 pytania, oczywiście zmieniłam imiona, za chwileczkę je przeczytam i na nie odpowiem. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy! Pierwsze pytanie pochodzi od Krystiana. Czy widziałaś anioły? Czy z nimi rozmawiałaś? I dlaczego napisałaś książkę, jak rozmawiać z aniołami? Czy to nie jest wszystko jedno, jak z nimi rozmawiamy i jakich słów używamy? Bardzo ciekawe pytanie. Tym bardziej, że ta właśnie książka, czyli ten e-book Jak rozmawiać z aniołami, jest jednym z Waszych ulubionych, zaraz po mojej powieści Tajemnica Wiedźmy z Folsin. Bo ta książka jest dedykowana do każdej osoby w dzisiejszych szczególnie czasach. Dlaczego ją napisałam? Właśnie dlatego, aby umożliwić każdemu człowiekowi użycie odpowiednich słów, by komunikować się z aniołami światła. Naturalnie będziemy tutaj rozmawiać tylko i wyłącznie o aniołach światła, ponieważ anioły mroku to nie jest moja domena. Jeżeli tutaj są jakieś pytania, mogę tylko na nie odpowiedzieć ogólnie, ale raczej jak zwykle będę każdemu odradzać kontakt z takimi istotami. Anioły światła, archanioły, to niezwykłe istoty, które zawsze szanują naszą wolną wolę. Dlatego należy je przywołać i poprosić je o pomoc, jeżeli chcemy tą pomoc uzyskać. Jeżeli ich nie przywołamy, nie wyrazimy naszej wolnej woli, aby mogły działać w naszym życiu, to będą stały obok, będą nas obserwować, ale nie będą nam pomagać. Takie są tutaj prawa na ziemi i we wszechświecie i tych praw po prostu nie przeskoczymy, tak brzydko mówiąc. W dzisiejszych czasach jednak każdy z nas ma taki nalot informacji z każdej strony. Codziennie spotykamy się z różnymi ludźmi, codziennie mają na nas wpływ wszelkiego rodzaju fale, że gdy nagle, na przykład wieczorem, chcemy przywołać anioły, chcemy je poprosić o pomoc albo chcemy im podziękować za to, co dobrego wydarzyło się w naszym życiu, to nagle może brakować nam słów. I wtedy otwieramy książkę i wybieramy te odpowiednie słowa albo przypominamy sobie, jak należy z tymi istotami rozmawiać. Pierwsza i podstawowa rzecz to są istoty wyższe niż my ludzie, dlatego rozmawiamy z nimi zawsze z ogromnym szacunkiem i pokorą. Jeżeli o coś prosimy, są to anioły światła, możemy prosić je tylko o to, co dobre i pozytywne, czyli dla nas samych, albo dla naszych znajomych, przyjaciół, dla rodziny, dla tych ludzi, którzy są dla nas ważni, albo dla tych istot, którymi może się opiekujemy i tej pomocy potrzebujemy. Czyli zawsze z ogromnym szacunkiem i zawsze w pozytywnych, pięknych sprawach. Jeżeli prosimy o coś złego, żeby tej osobie czy tej osobie wydarzyło się to i to i to i to, to naturalnie te anioły czy archanioły nam w tym nie pomogą, bo to są istoty świetliste, istoty pozytywne, a jeszcze bardziej wysyłając negatywne intencje do wszechświata, te intencje odbijają się od tęczowych granic uniwersum i naturalnie wracają do nas zwielokrotnione. Czyli odpowiadając na to pytanie Krystiana, naturalnie możemy rozmawiać z aniołami naszymi własnymi słowami. Tak jak chcemy, jak czujemy. Moja książka jest tylko i wyłącznie pomocą, że można używać takich czy takich słów, jeżeli nam tych słów brakuje. Jeżeli po całym dniu życia w różnych obcych energiach po prostu nie możemy znaleźć odpowiednich słów, aby zgrać się z tą energią.
Jeżeli naturalnie jesteś osobą, która dużo medytuje, która wiele czasu spędza w naturze, to ta książka nie będzie Ci potrzebna, ponieważ będziesz mieć swoje własne słowa i z Twojego serca będzie wypływać intencja, by z tymi istotami się połączyć. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Naturalnie możemy istoty światła, anioły, przywołać wszędzie, gdzie jesteśmy, gdzie aktualnie potrzebujemy tej pomocy. Ale jeżeli chcemy uzyskać ich pomoc długofalową, czyli w jakichś sprawach, które potrzebują czasu, to zawsze warto zapalić świecę, wyciszyć się, rozmawiać po kąpieli, po prysznicu, gdy nasze ciało fizyczne jest również oczyszczone z obcych energii. Zamknąć drzwi, być w spokoju, ciszy, wyłączyć telefon, wyłączyć internet bezprzewodowy, żeby w pełni skupić się na tym, jaka to jest energia, co wypływa z Twojego serca, co mówią Twoje usta, czyli słowa to zaklęcia, i wtedy te modlitwy mają największe i najlepsze skutki, czyli najlepsze efekty. Dlatego nawet religie panujące wiedzą, że trzeba zbudować kościół, trzeba zbudować miejsce, w którym jest spokój, cisza, odpowiednia atmosfera, aby modlitwy prowadzone w tych miejscach miały swoją moc. Naturalnie, Ty wiesz, że moim kościołem jest las, natura. Tutaj czuję się najlepiej, ale jeżeli mieszkasz w mieście, jeżeli mieszkasz w mieszkaniu z innymi ludźmi, ktoś ogląda telewizor, ktoś, nie wiem, rozmawia przez Skype'a i wszędzie jest ogromny, ogromny taki nalot dźwięków, obcych energii, to wtedy, jeżeli chcesz rozmawiać z aniołami, to wyjdź na zewnątrz. Wyjdź do parku, usiądź pod drzewem, usiądź gdzieś, wystaw twarz do słońca. I skoncentruj się na tym pięknym i pozytywnym, bo wtedy Twoje modlitwy będą po prostu miały najlepsze efekty i ogromną moc. Czyli odpowiadając na to pytanie, używaj Twoich słów takich jak chcesz, ale jeżeli nie wiesz jakich i chcesz skoncentrować się z konkretnym, chcesz skontaktować się z konkretnym archaniołem, na przykład w sprawach ochrony, uzdrowienia, pracy z Twoim wewnętrznym cieniem, przemiany, mądrości wyższej, to wtedy zaglądasz do mojego e-booka, czytasz te przykłady, które są tam opisane i na podstawie tych przykładów tworzysz Twoje własne modlitwy. A jeżeli nie umiesz stworzyć Twoich własnych modlitw, to po prostu te przykłady wykorzystujesz i uzupełniasz tylko Twoimi danymi, Twoim imieniem albo osoby, albo istoty, dla której prosisz o pomoc. Drugie pytanie, to jest pytanie od Ewy. Wiadomo, że Ziemia nie jest okrągła, tylko szersza niż nam przedstawiają, że jest dużo więcej miejsca do zamieszkania. Czy jesteśmy hodowlą innych istot? Bardzo ciekawe pytanie, niesamowicie ciekawe. Może zaczniemy od tego, czy Ziemia jest okrągła, płaska, czy ma taką, czy taką formę. W rzeczywistości bowiem nie ma to znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia, czy Ziemia jest okrągła, płaska, podłużna, kwadratowa, czy jakakolwiek inna. Ważne, że jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. Tak jak uczą Cię tego na naszych ceremoniach w czwartki, że każdy z nas jest taką właśnie jedną, jedyną i niepowtarzalną istotą. Nie ma drugiej takiej istoty jak Ty, nie ma dwóch takich samych mrówek, nie ma dwóch takich samych pszczół, dwóch takich samych wielorybów. Tak i Ziemia jest tylko jedna, jedyna i niepowtarzalna. Ale są tutaj różne istoty na Ziemi, które chcą nam jak gdyby sprzedać tą wiarę w to, że ach, jeżeli Ziemię zniszczymy, to przeniesiemy się gdzieś indziej i znowu będziemy pasożytować i znowu będziemy coś niszczyć. Dlatego powstały również różne teorie, czy Ziemia jest okrągła, płaska, czy w jakimś innym kształcie, czy w kolorze, żeby nas podzielić. A Ty wiesz, dziel i rządź. Akurat w naszym narodzie to jest bardzo, bardzo wyraźne.
Dzisiaj rozmawiałam na ten temat z bardzo bliską mi osobą, że różne narody mają różne jak gdyby filozofie, różne historie, różne tradycje i my Polacy mamy w sobie od pewnego czasu, mniej więcej od XVI wieku, taką energię, że bardzo łatwo nas podzielić. Wystarczy rzucić jakiś temat, przedstawić za, przedstawić przeciw i już ten naród dzieli się na dwie strony. Dlatego również, że nasz naród nie jest w tym momencie w 100% słowiański. Tylko nasz naród został pomieszany mniej więcej w tym XVI wieku poprzez różne inne narodowości i to ma na nas ogromny wpływ. Wcześniej, w czasach średniowiecza, na pewno znasz historię Bolesława Chrobrego, który podbił ogromne terytorium w Europie i wtedy my Polacy byliśmy jeszcze zgodni. Gdy była jakaś pozytywna intencja, to wszyscy potrafiliśmy się połączyć i walczyć w ramach tej intencji, czy w ramach tego celu, aby go osiągnąć. Teraz jednak wygląda to troszeczkę inaczej i również te teorie ziemi płaskiej, okrągłej czy innej służą tylko i wyłącznie temu, aby nami sterować, podzielić nas na dwie części, minimum dwie części i wtedy dziel i rządź. Dlatego, jeżeli kiedykolwiek spotkasz się z kimś i pojawi się dyskusja, czy ziemia jest okrągła, czy płaska, wycofaj się z tej dyskusji, bo to nic nie daje, zupełnie nic nie daje. Ziemia jest jedna, jedyna i niepowtarzalna i dlatego należy jej bronić, ją chronić. Dlatego również powstało stowarzyszenie, którego jestem prezydentem w Szwajcarii, onosemina.org, abyśmy wszyscy razem połączyli nasze siły w obronie Ziemi, w tworzeniu takich właśnie oaz natury na Ziemi, ale również ochronie tych obszarów, które jeszcze są jako tako w porządku. No i druga część tego pytania, czy jesteśmy hodowlą dla innych istot? W pewnym sensie tak. Naturalnie, gdy bazujemy na starych pismach, na przykład na Piśmie Świętym, pojawia się ta wersja rajskiego ogrodu, z którego zostaliśmy wyrzuceni. Można na tym bazować, że było to laboratorium, było to nasze takie terrarium, z którego zostaliśmy wyrzuceni, ale należy na to również patrzeć bardzo symbolicznie. Dlaczego? Ponieważ my tutaj na Ziemi jesteśmy zainfekowani przez istoty pasożytnicze. To są istoty z innego miejsca we wszechświecie, które już swoje pazury zostawiły na wielu, wielu planetach, również w moim miejscu we wszechświecie, z którego pochodzi moja dusza, czyli na Orionie. Ty znasz tą historię Oriona, bo opowiadałam o niej w moim podcaście o pochodzeniu duszy, czyli tam również miała miejsce inwazja tych istot pasożytniczych. Ta inwazja miała miejsce tutaj również na Ziemi w czasach mitycznej Atlantydy i do teraz jesteśmy przez te istoty zniewoleni. Te istoty działają w ten sposób, że infekując ludzi, mogą poprzez negatywne wibracje tymi ludźmi sterować i wszystkim tutaj wokół. Dlatego jednym z takich najważniejszych przesłań, na przykład naszych czwartkowych ceremonii, jest to, aby zadbać o siebie, zadbać o pozytywne wibracje, zadbać o pozytywne emocje, zadbać o to, o fokus na celu, aby realizować swoje marzenia, swoje cele, poznać swoją indywidualność, niepowtarzalność, bo wtedy możemy się wyzwolić od tego wpływu. Dopiero gdy Ziemia wyzwoli się od wpływu tych istot pasożytniczych, którzy uważają nas w tym momencie za swoją hodowlę, ponieważ tak jak na przykład mrówki hodują mszyce i z nich pobierają nektar, tak mniej więcej to wygląda w tym momencie, gdy te istoty nami sterują czy na nas pasożytują, to naturalnie dopiero gdy od tego się uwolnimy, gdy od nich się uwolnimy, to nastąpi ten złoty wiek na Ziemi.
Nad tym wielu z nas pracuje, szczególnie w czasie naszych rytuałów dla Matki Ziemi. Czyli odpowiadając konkretnie na to pytanie, tak, jesteśmy w tym momencie hodowlą, ale tylko i wyłącznie dlatego, że istoty pasożytnicze napadły na nas. Tak jak pchły, tak jak kleszcze, to są pasożyty, prawda? One napadają na żywiciela i wyniszczają go całkowicie. A są również takie pasożyty, które potrafią sterować zachowaniem swojego żywiciela. Na pewno znasz, jest taka choroba, która pochodzi od pasożytów, które są związane z naszymi najwspanialszymi zwierzętami mocy, czyli kotami, tym symbolu wolności, niezależności oraz radości życia. I one atakują myszy, którymi koty normalnie się żywią. I mysz zaatakowana przez takiego pasożyta potrafi podejść do kota i dać się mu złapać. Czyli pasożyt steruje zachowaniem ssaka, bo mysz to również ssak, tak jak my ludzie. Czyli tak, jesteśmy hodowlą, ale nie byliśmy hodowlą od samego początku, tylko zostaliśmy napadnięci przez te istoty. I nie będę tutaj wymieniać nazwy tych istot, bo jeżeli znasz już mój podcast o pochodzeniu duszy, to ja o tym tam dokładnie mówiłam. Nie chcę podkreślać tych imion, aby nie ładować ich energią. I ostatnie pytanie na dzisiejsze spotkanie pochodzi od Kasi. Oczywiście wszystkie imiona ja zawsze zmieniam. Cytuję dokładnie pytania, ale imiona zmieniam, żeby nie było jakichś skojarzeń. Narcyzy żonkile. Czy ktoś lubi te, czy jeżeli ktoś lubi te kwiaty, jest samolubne? Czy nie można ich komuś podarować? Przepiękne pytanie, bardzo, bardzo symboliczne pytanie. Na pewno znasz te kwiaty, one mają różne odmiany. Białe narcyzy z żółtym środeczkiem, pomarańczowym takim rąbkiem, czy żonkile, gdzie teraz na wiosnę jest ich wszędzie pełno. Ty znasz już to wszystko, czego uczę cię przez wszystkie lata, przez wszystkie nasze spotkania, że każda roślina, każde drzewo ma szczególną, jedną, jedyną i niepowtarzalną energię. Dlatego na przykład dr Bach poświęcił całe swoje życie na to, aby stworzyć 36 esencji z roślin, które pomagały jego pacjentom, ponieważ odkrył to, że niecierpek pomaga ludziom niecierpliwym, że modrzew daje odczucie pewności siebie, że osika pomaga w momentach strachu i niepewności. Dlatego mówi się nawet, trzęsiesz się jak liść osiki, a osika jest tą, która pomaga, aby się nie trząść ze strachu. I dr Bach opisał bardzo dokładnie te esencje. Jeżeli cię ten temat interesuje, to koniecznie się z nim zapoznaj, ponieważ ja sama stosowałam te esencje w moim życiu, bo ty wiesz, że ja staram się wszystko stosować, wszystko wypróbować, aby potem przedstawić ci również wyniki moich badań i moich poszukiwań oraz tego, by przypomnieć sobie moją wiedzę wyższą i zastosować ją tutaj również w tym życiu, w tej inkarnacji na Ziemi. I dokładnie tak możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie, że narcyzy czy żonkile również mają szczególną energię. Dlaczego jednak są one związane z takim, że no może ich komuś nie podarować, no bo są jakieś szczególne? Dlaczego są takie szczególne? Jeżeli uważałaś, czy uważałeś na lekcjach języka polskiego albo na lekcjach historii, to znasz mitologię, w której wiele, wiele rzeczy jest opisanych. Ale znasz również tą historię narcyza, który zakochał się w swoim własnym odbiciu. Ale czy znasz tą historię o Persefonie i Hadesie? Persefona, jako córka Demeter, była przepiękną istotą i zakochał się w niej Bóg podziemi, Bóg tego świata podziemnego, czyli tego świata zmarłych, tego świata, który jest pod ziemią. I to on właśnie stworzył, według tej mitologii, narcyzę i gdy Persefona zerwała ten kwiat, to porwał ją do podziemi. Ta historia jednak wydaje się taka straszna. W rzeczywistości jest to jednak historia miłości o ogromnej sile.
ponieważ Persefona obdarzyła miłością Boga podziemi. Mimo tego, że Demeter bardzo rozpaczała za jej utratą, i to znasz również z naszych spotkań, że zapanował na ziemi moment ciemności. I dopiero ten Bóg Najwyższy według mitologii zdecydował, że Persefona może zostać u swojego ukochanego władcy podziemi tylko przez 3 miesiące w roku. A przez 9 miesięcy, czyli tyle, ile trwa również kobieca ciąża, musi być na ziemi, na jej powierzchni. I dlaczego powiedziałam, że to znasz z naszych spotkań? Naturalnie, bo na tym bazuje nasz kalendarz, czyli kalendarz tych wszystkich świąt. Świąt Ostary, Imbolik, Mabon, te wszystkie święta, równonocy, przesilenia, to wszystko jest właśnie z tym związane, że bogini wychodzi na powierzchnię i wtedy rozpoczyna się wiosna, a następnie schodzi do podziemi, zaczyna się czas ciemności. Odpowiadając na to pytanie, czy można podarować komuś żonkilę? Ja bym tego nie robiła, dlatego że może to budzić różne skojarzenia. Dlaczego akurat otrzymuje te kwiaty? Jeżeli ktoś zna tą historię Narcyza, jeżeli ktoś zna tą historię o Hadesie, mogą powstawać różne takie rzeczy w głowie, skojarzenia, otwierać się szufladki, których nie chcemy jak gdyby prowokować, aby takie skojarzenia powstawały. Dlatego lepiej już podarować tulipany, czy podarować róże, czy podarować jakiekolwiek kwiaty polne, ale narcyzy i żonkile zostawić dla siebie. Tym bardziej, że narcyz ma kolor biały, czyli jest to kolor czystości, to jest kolor takiej krystaliczności. Gdy podarujemy komuś takie narcyzy, również ten kolor może mieć na niego wpływ. Dlaczego otrzymuje białe kwiaty? Dlaczego do tego jeszcze narcyzy? Jeżeli podarujemy komuś żonkile, to również może się to kojarzyć o żółty kolor, zazdrość, zawiść, ego, wewnętrzne słońce, również splot słoneczny i też mogą pojawiać się takie złe skojarzenia. Więc aby tego uniknąć, najlepiej podarować kwiaty, które są uniwersalne. Wiesz, jak ja to robię? Jeżeli chcę komuś podarować kwiaty, na przykład mojej cioci, czy wcześniej mojej babci, czy komuś innemu, to zawsze idę do kwiaciarni i proszę panią w kwiaciarni, czy pana w kwiaciarni, aby zrobił bukiet ze wszystkich kwiatów. Na przykład z kurkumy, na przykład z róży, na przykład z tego, we wszystkich kolorach. I taki bukiet jest przede wszystkim niepowtarzalny, nie można go z czymś skojarzyć, bo ma wszystkie możliwe kwiaty, a jednocześnie daje takie odczucie obdarowanej osobie takiego bogactwa i obfitości, jeżeli już koniecznie chcemy kwiaty ścięte komuś podarować. To wszystko, o czym chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać na naszym spotkaniu w środę. I teraz bardzo proszę, zostaw przede wszystkim kciuka w górę, serduszko w komentarzu, albo jeżeli masz pytania, to napisz je również w komentarzu, a może jakieś uwagi, coś Cię bardzo zainteresowało, coś Cię zafascynowało, coś Cię zainspirowało albo zmotywowało. Pamiętaj, te komentarze i kciuki w górę czy subskrybowanie są bardzo, bardzo ważne dla algorytmów mediów społecznościowych, bo wtedy dany film wyświetlany jest również innym osobom. A to jest naszym celem, prawda? Aby zmienić siebie, zmienić ten świat i zmienić wszechświat na lepszy, jeszcze piękniejszy. Dlatego jeszcze więcej treści inspirujących powinno trafiać do innych. Bo w tym momencie to zazwyczaj wygląda tak, że trafiają do innych ludzi tylko treści albo na niskim poziomie, albo treści negatywne, albo treści, które raczej obniżają wibracje, niż powinny je podwyższać. Dziękuję. Do zobaczenia najpóźniej w czwartek na naszej kolejnej ceremonii. Twoja Maria Bukarti.